Znajdujemy się w pomieszczeniach katedry, której jestem kierownikiem, czyli Katedry Biologii Środowiska. Zajmuję się od początku mojej kariery naukowej problematyką skażeń środowiska, począwszy od metali ciężkich poprzez pestycydy. Stąd moje zainteresowanie genetycznie modyfikowanymi organizmami, które w moim mniemaniu, w moim przekonaniu są kolejną toksyną środowiskową. GMO to organizm inny niż organizm człowieka i tu chwała tej ustawie za to, że człowieka jeszcze nie chce modyfikować, którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób taki, jaki nie występuje w warunkach naturalnych, na przykład w trakcie krzyżowania, selekcji itd. Jak możemy właśnie te twory nazywane genetycznie modyfikowanymi organizmami tworzyć? Możemy do genomu, czyli informacji genetycznej jakiegoś organizmu wprowadzić obcy gen, czyli tak zwany transgen. Wtedy mówimy o tak zwanej transgenezie. Możemy zrobić coś innego. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby nam łososie czy inne ryby rosły dużo szybciej niż jest to charakterystyczne dla gatunku, to istnieje taka możliwość, że podwajamy im gen odpowiedzialny za produkcję hormonu wzrostu i wtedy one rzeczywiście rosną w tempie niebywałym, co zresztą pociąga za sobą pewne skutki środowiskowe, gdyby, broń Boże, one trafiły do środowiska. Bądź jest taka możliwość, która legła, że tak powiem, na początku tego, jak w ogóle powstał problem roślin transgenicznych, mianowicie ten pomidor Flavor Saver, który miał z kolei wyciszony gen, to znaczy jak gdyby nieaktywny gen, który jest odpowiedzialny za to, że powstaje enzym białko, które rozkłada błonę komórkową, ścianę komórkową, bo to jest jednak roślina, ścianę komórkową, więc po prostu takie pomidory były trwałe miesiąc, dwa, trzy i niezależnie od tego, ile czasu upływało, to po prostu swojego turgoru, swojej jędrności nie traciły. I to są takie trzy podstawowe metody, to znaczy metody tworzenia GMO, czyli wprowadzanie nowego genu, wprowadzanie genu tego samego gatunku, czyli podwojenie jakiegoś genu, czy ewentualnie wyciszenie któregoś z genów, który, powiedzmy, daje ekspresję cechy, która jest dla nas niekorzystna. To jest naprawdę pytanie bardzo trudne, żeby dać jednoznaczną odpowiedź, bowiem jest wiele opinii mówiących o tym, że jest to szkodliwe. Danych nie jest za wiele. Tak naprawdę nikt nie wykonywał badań na ludziach, które by udowadniały szkodliwość tych tworów transgenicznych. Poza jednym przypadkiem, który w zasadzie ogranicza się do jednego zagrożenia, że wprowadzenie GMO może się stać przyczyną wytworzenia populacji bakterii opornych na antybiotyki. Więcej mamy informacji, gdzie, powiedzmy, modelem dla człowieka jest zwierzę. No i tak zawsze, powiedzmy, te badania, nim coś zaaplikujemy człowiekowi, najpierw robimy na zwierzętach laboratoryjnych. I tu rzeczywiście jest multum prac, które wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z niekorzystnym działaniem pokarmów transgenicznych, z takich, powiedzmy, jak uczulenia na toksynę CRI, która się znajduje w tych transgenicznych organizmach, którym wszczepiono gen Bacillus thuringiensis. Mnie
niepokoi jeden fakt. Mianowicie, o ile powiedzmy biotechnolog, czy inżynier genetyczny, jak kto woli, jest w stanie bardzo precyzyjnie, stosując techniki odpowiednie laboratoryjne, wyizolować gen, złożyć go powiedzmy z genami właśnie tymi markerowymi, czy powiedzmy pozwalającymi wprowadzić tą informację do komórki, to nigdy nie ma pewności, w którym elemencie łańcucha DNA ten gen, który wprowadzamy, czyli ten transgen, się znajdzie. Musimy to patrzeć w realiach naszych krajowych i powiedzmy ogólnoświatowych. W tej chwili według przepisów prawa unijnego dopuszczona do uprawy na terenie Unii jest kukurydza MON 810. Ta kukurydza MON 810 wprowadzona na nasze pola poprzez przepylenie, a dla pyłku, mimo że wszyscy roślinnicy panu powiedzą, że to jest w zasadzie średnica 2,5 metra, czy ile pyli ta kukurydza, w przypadku zwykłego powiewu wiatru, czy powiedzmy obok będzie jakiś ciek wodny, czy coś, owady mogą ten pyłek przenieść w sposób nieograniczony. Dojdzie po prostu do przepylenia odmian tych, które w tej chwili mamy jako te odmiany tradycyjne. I to jest to ryzyko, to jest właśnie przejaw skażenia genetycznego roślin tego samego gatunku. Inaczej wygląda sprawa w przypadku, gdyby, co nie daj Boże, na teren Polski wprowadzono rzepak transgeniczny. Wtedy taki rzepak transgeniczny po pierwsze przepyliłby naturalne odmiany, mógłby się skrzyżować z rzepikiem, z rzepą i z wieloma gatunkami z rodziny krzyżowych i wtedy powstałyby hybrydy, które niosąc informację dotyczącą czy odporności na herbicy, czy powiedzmy produkcję toksyny skierowanej przeciwko szkodnikom, w sumie spowodowałyby powstanie czegoś, czego nie można by nazwać już gatunkiem rodzimym. Czyli podstawowa rzecz, podstawowe zagrożenie, abstrahując od tego, czy jest to szkodliwe, czy to nie jest szkodliwe, to jest zagrożenie dla bioróżnorodności. Bowiem taka transgeniczna roślina, właśnie przekrzyżowując się z odmianami tego samego gatunku, czy z gatunkami pokrewnymi, w zasadzie eliminuje te gatunki jako gatunki, bowiem nie ma takiej sytuacji, żeby występowała naturalnie kukurydza odporna na Roundup, czy powiedzmy kukurydza, która produkuje toksynę CRI, która daje możliwość zwalczania owadów, które pasożytują na tej kukurydzy.